archeologia. Z megalitami Europy wiążą się najrozmaitsze ludowe opowieści, legendy, mity, wierzenia i rytuały wywodzące się z różnych okresów. Można w nich wyróżnić dwie główne warstwy: pogańską, praindoeuropejską i chrześcijańską. Natomiast, i to trzeba podkreślić, mitologia i folklor megalityczny właściwy, oryginalny, neolityczny nie przetrwały. Przebrzmiewają tylko ich echa. I o tych echach megalityzmu, jakie zachowały się w naszej kulturze, opowiemy dzisiaj, ale nie zapomnijmy o zdjęciach. Poglądamy sobie kilka z 30 tysięcy megalitów, jakie znamy w Europie. Tutaj mamy dolmen, którego kamień szczytowy ma ponad 3 metry długości, a dolmeny w Irlandii datowane są na lata 4200-2900 BC. No i teraz, literalnie, ponad 5000 lat się na Was patrzy. Kilmaszok, masyw Kilmaszok, jego zachodnia część i mamy piękny megalit, dolmen, czyli konstrukcja wielkokamienna, która składała się z kamienia szczytowego, wspartego na przeogromnych ortostatach. Ja myślę, że ta płyta kamienna ważyła około 20-30 ton. Kamień szczytowy wsparty na ortostatach trzech albo czterech zazwyczaj, w tym przypadku na czterech. Jeden z ortostatów ze ściany bocznej przewrócił się i zapadła się cała konstrukcja. Wśród wątków pogańskich jednym z najpopularniejszych jest ten o gigantach. Od wieków krążyły po Europie opowieści mówiące o nich jako budowniczych megalitów. W takim charakterze są oni na przykład wymieniani przez duńskiego kronikarza Saxo Grammaticusa w dziele z około 1200 roku. Uważał on, że grobowce kamienne są miejscami ich spoczynku. Uważał, że grobowce wielkokamienne są, czy były, zamieszkiwane przez olbrzymów, co znalazło wyraz w nazwach megalitów i rozlicznych o nich opowieściach. Tradycją pogańską wiążą się też opowieści o karzełkach, antagonistach olbrzymów, krasnoludkach, trolach, gnomach, elfach, koboldach, które miały zamieszkiwać budowle megalityczne. W Irlandii uchodziły za rzemieślników pozostających na usługach czarownic i czarowników. Opowiada się, że opiekują się komorami megalitycznymi, przyrządzają sobie w nich posiłki, tańczą, strzegą skarbu. Szczególnie wiele opowieści odnosi się do wróżek, czarodziejek czy czarownic zamieszkujących świat podziemny skorelowany z megalitami. W wielu krajach kurhany, menhiry, a szczególnie grobowce noszą nazwy kamieni i skał czarownic. Bardzo rzadko natomiast w opowieściach jest mowa o czarownikach. Postacie te mają charakter demoniczny i bywają spowinowacone z diabłami, choć niektóre są przyjazne ludziom. Opowieści o nich są niezliczone. Wątki o czarownicach i innych żeńskich postaciach zdają się zawierać echa starej, prahistorycznej tradycji matriarchalnej, być może sięgającej czasów neolitycznych. To jak rycerz wygląda, ten gość z okiem i w ogóle z twarzą. Przez twarz. Pierwotnie ten grobowiec galeriowy z przedsionkiem miał 26 metrów długości, był przykryty kamiennym kowcem karnym. W chwili obecnej zachowało się jakieś 12 metrów, z tego około 3,5 metra właśnie tutaj widzimy przedsionek. Zwróćcie uwagę, to może być kamień szczytowy. Strasznie wielki jest ten kamień, tego nie będzie tak dobrze widać, ale on tam się ciągnie, ma kilka metrów. To jest grobowiec z przedsionkiem. Częste były też wierzenia i opowieści mówiące o tym, że kamienie, zwłaszcza tworzące kręgi, są skamieniałymi ludźmi. Inny kompleks wierzeń obejmuje przekonanie, że kamienie i megality emanują siły zapewniające płodność i plenność ludzi oraz zwierząt domowych, a także bogactwo, dostatek, pomyślność, powodzenie i szczęście ludzi w życiu osobistym, interesach i działalności gospodarczej.
Kamienie także mają leczyć i zapewniać zdrowie. Megalitomaniacy zawiało nas do miejscowości, która się nazywa Rock Marshall. Mamy tutaj grobowiec galeriowy, który charakteryzował się tym, że był długi i wąski. Częste były też wierzenia i opowieści mówiące o tym, że kamienie, zwłaszcza tworzące kręgi, są skamieniałymi ludźmi. Po jego zachodniej stronie widzimy ortostaty, które wyznaczały granice dziedzińca. Mamy tutaj do czynienia z grobowcem galeriowym z dziedzińcem. Dziedziniec w kształcie łuku miał około 4 metry długości. Wiele megalitów, zwłaszcza grobowców, jest związanych z postaciami mitycznych herosów, legendarnych i historycznych królów i innych wybitnych osobistości. Częste są wątki o herosach w Irlandii, o Lugu, Oku, Kuchulinie, a zwłaszcza o Dermoncie i Grani, herosie i księżniczce, znanych z opowieści starocelteckich. Boki grobowca składały się z płyt megalitycznych, nakryte były potężnymi kamiennymi głazami oraz kamiennym kopcem karnym, którego pozostałości możemy zaobserwować w północnej i tutaj we wschodniej części. Znajdujemy się w komorze grobowej, w galerii, która jest podzielona na dwa przedziały za pomocą tych oto dwóch ortostatów. One odgradzają dwa przedziały. Do osobliwych wątków należą wierzenia o menhirach, że chodzą i obracają się w określonych dniach i godzinach. Grobowiec galeriowy w Rock Marshall ma około 14 metrów długości. Pomiędzy jego północną a południową częścią przebiegał próg kamienny, który oddzielał te dwie części. Wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa z megalitami zaczęto wiązać nowe treści. Spotykamy niezliczone obiekty zwane kamieniami, grobami, ołtarzami czy kurhanami przeróżnych świętych, głównie płci męskiej. W Irlandii związane jest z nimi szczególnie imię świętego Patryka, patrona tego kraju. Bardzo charakterystyczną sprawą dla grobowca galeriowego w Rock Marshall i innych jest to, iż u czoła one były bardzo szerokie i zwężały się ku tyłowi. Niezliczone są też wątki o diabłach związanych z megalitami. Podobnie jak giganci, również oni uchodzili za ich budowniczych i znajdowali w nich schronienie. Strażnik stoi na straży pokoju i broni wejścia do komory. No te kamienie zapewne są z kamiennego kopca, który przykrywał grobowiec galeriowy w Rock Marshall. W Europie Zachodniej pogaństwo uwydatniło się szczególnie w wierzeniach i obrzędowości celtyckiej. Celtowie megality uznali za miejsca święte, za mauzolea bogów i herosów, a grobowce kurhanowe za wejście do świata podziemnego. Główne struktury megalityczne mają określenia celtyckie: dolmen, menhir, kromlech. Mamy niezliczone nazwy mówiące o kamieniach, górach, ołtarzach, kręgach druidów i celtów. W XVII i XVIII wieku upowszechnił się wątek o krwawych ofiarach druidów składanych na megalitach. W różnych krajach od wieków grobowce i kręgi były miejscami odbywania sądów, zgromadzeń i dokonywania transakcji. Mamy wreszcie inne wątki i opowieści o skarbach ukrytych w megalitach czy pod głazem. Przy niektórych megalitach były odprawione nabożeństwa, chrzczono przy nich małe dzieci, odbywały się obok nich jarmarki, uczty i festiwale w określone świąteczne dni roku. Megality przez wszystkie stulecia były obiektami kultu i miejscem sprawowania różnorodnych obrzędów. Takimi były też w epoce brązu i żelaza, o czym świadczą dane wykopaliskowe. Dopiero w XX wieku folklor związany z nimi zaczął gwałtownie zanikać. Podsumowując, należy stwierdzić, że w wielu wątkach folklorystycznych można widzieć echa czy przeżytki neolitycznych wierzeń megalitycznych, skontaminowanych z późniejszymi wątkami praindoeuropejskimi i chrześcijańskimi. A teraz suchar niczym z Familiady.
Co najczęściej robi załoga okrętu podwodnego? Subuje.